W ramach drugiego przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem odbyła się promocja książki Tadeusza Lubelskiego Historia nie była kina PRL. Znakomity polski krytyk filmowy opowiedział o historiach filmowych, filmach z okresu PRL-u, a przede wszystkim o filmach największych polskich reżyserów, które nie zostały zrealizowane. To były projekty jakby zapięte na ostatni guzik. Takie, które wydawało się już idą i wszyscy są za tym i reżyser strasznie chce. I co więcej, to są projekty ważne, takie, które zmieniłyby bieg tej narodowej polskiej kinematografii. To po pierwsze. A po drugie, że o niezrealizowaniu ich wszystkich właściwie w znacznym stopniu, nie mówię, że wyłącznie, ale w znacznym stopniu zadecydowały względy polityczne. Profesor Tadeusz Lubelski spotkał się również ze studentami Uniwersytetu Lwowskiego, przed którymi wygłosił wykład. Zwrotku prywatności w polskim filmie fabularnym i dokumentalnym ostatnich 20 lat. Charakterystyczne dla kultury polskiej ostatnich lat jest taki zwrotku prywatności. Czemu sztuka, poza tym, że ma nam dostarczać rozrywki, szlachetniejsza funkcja sztuki to jest samopoznanie. Okazja do lepszego poznania siebie, innych ludzi, siebie poprzez innych ludzi. I chciałem pokazać efekt tego zwrotu. Dlatego wybrałem tutaj taki film Takiego pięknego syna urodziłam, Marcina Koszałki. Mało znany oczywiście, bo skromny film telewizyjny sprzed 14 lat, ale kiedyś bardzo znany, bo dokumentalista pokazuje siebie, swoją matkę, swojego ojca i tak zwane domowe piekło, prawda? Piekło wzajemnych urazów, żalu i tak dalej.